Nie tego się spodziewaliśmy, nie tego. Nie tego, słuchajcie, ale nie wykorzystaliśmy tej szansy, wierzyć, ale wierzymy. Trzeba wierzyć. Dlaczego w ogóle ten remis taki był 0-0 tylko? Bo słabo graliśmy, tak naprawdę. I Meksyk też słabo grał. Mecz bardzo słaby, jak dla mnie. Tragedia dla Polaków. Niestety nie zdobyliśmy uprawnionej bramki. My nie musimy całego meczu dobrze grać, ale wystarczyło tylko puknąć jedną bramkę. Także smutni wracamy, natomiast jeszcze dwa mecze przed nami. Karny, wiadomo, szkoda, że jakby nie wykorzystał to Lewandowski, ale mi się wydaje, że no blisko było, żeby przegrać. Pan pocieszy czymś Lewandowskiego, jakimś słowem? No jesteś najlepszy zawodnik na świecie, więc na pewno będzie dużo jeszcze karnych. Prawie nam się udało, był karny, chyba był, skoro VAR. Niewiele brakowało, także wydaje mi się, że zagraliśmy mądrze. Może to nie wyglądało efektownie, nie wyglądało dobrze, ale wyglądało mądrze, bo wybijaliśmy z rytmu Meksykanów i bardzo dobrze broniliśmy. Pierwszy mecz od wielu, wielu lat na Mistrzostwach Świata, który nie przegraliśmy na otwarcie. Emocje ogromne, siedzieliśmy bardzo blisko, wszystko widzieliśmy i naprawdę niewiele brakowało, żeby Lewandowski tam po prostu uszczęśliwił nas na maksa. No po prostu nie wiem co powiedzieć. Przeżywam to, bo ja zawsze uważałem, że mamy naprawdę dobrą drużynę, ale dziś jakoś to nie wyszło. Sorry. A jakiś chociaż jeden pozytyw, jakiś jeden dobry zawodnik? Proszę bardzo. Najważniejszy pozytyw dzisiejszego meczu, oprócz pana, to jest to, że jesteśmy wyżej niż Argentyna w grupie. I może być lepiej, nie może być lepiej. Obstawiałby pan tak dzisiaj przed meczem? No na pewno nie. Wie pan co, dla mnie to Milik zagrał najlepiej, no Szczęsny. No Szczęsny rewelacyjnie bronił, tak. Milik powinien trzeć dużo wcześniej tak naprawdę na boisko i zrobiłby robotę, tak. I tutaj tego zabrakło, te decyzje powinny być szybsze zdecydowanie. Nikola zawiódł, spalił się, Bereszyński. Chciałbym go zobaczyć naprzeciwko Di Marii, chociaż właściwie nie chciałbym. A poza tym Kiwior na plus, Glik porządnie, Cash słabo niestety, Krychowiak zabetonował, Bielik powinien grać od początku i już nie zejdzie z pola, mam nadzieję. Najlepiej wydaje mi się, że po przerwie Bielik bardzo fajnie zagrał, a najgorzej no niestety chyba Zalewski, no, o czym świadczy zmiana, no i te 45 minut było bardzo gdzieś tam ubogie i w zagranie i generalnie w ogólną dyspozycję. Znaczy, powiedzmy sobie, ten mecz nie porwał, to nie był deser piłkarski dzisiaj, ale jeśli mogę tylko powiedzieć, co zrobiło dobrze, to jest to, że jak Lewy nie strzelił, to przyznam wszystkim, lekko powietrze zeszło, a przynajmniej w końcówce, choćby po wejściu Arka Milika, nagle się okazało, że da się jednak grać do przodu, co musi nam dobrze wróżyć przed Arabią Saudyjską, bo tam musimy grać o wszystko.